Cudzoziemcy usiłowali dostać się autostradą A4 do Niemiec, jednak informacja o ich zamiarach dotarła do legnickich policjantów. Natychmiast został wysłany w ten rejon patrol policji, który zatrzymał Opla Zafirę. Jak się okazało, kierującym był obywatel Litwy, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że ma on prawie promil alkoholu w wydechanym powietrzu. Szybko okazało się też, że 48-letni Litwin kierował, mimo że wcześniej stracił już prawo jazdy. Jego pasażerowie to obywatele Bangladeszu i jeden Egipcjanin w wieku od 23 do 40 lat. 7 obywateli Bangladeszu i jeden obywatel Pakistanu zostali przekazani w dyspozycję Straży Granicznej, natomiast obywatel Litwy odpowie przed sądem. Jak informują przedstawiciele naddodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, wobec cudzoziemców wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania ich do powrotu do ojczyzny. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, postanowieniem sądu umieszczono ich w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Litwin usłyszał zarzut organizowania nielegalnej migracji, odpowie też za jazdę na podwójnym gazie.